Życie krótkie, historia długa, szczegółów, więc wam oszczędzę. Zbyt długie zresztą słuchanie bajek może sprowadzić nędzę. Głos trubadura daleko się niesie, lecz po co go słuchać z wieczora? Czyż dla słuchacza nie lepiej będzie spędzić ten czas na morach? Życie krótkie, jako się rzekło, i spożyć je można różnie. Można zrobić coś przykładnego lub można wypełnić je próżnią. Trzeba próbować swym własnym potem wyżywić gardła w rodzinie. A można, nie bacząc, czy to jest dobre, próbować wyżyć z krwi innych. Jasiek malarz, ten to ma głowę, umie zakasać rękawy i wie jak na tych, co krwią się żywią, zaostrzyć kołek drewniany. Najlepszy sposób to na wampiry, co są żywotny płyn z ludzi. Przed siebie myśli, słowa i czyny ostrzejszym końcem obrócić. Historia długa, dłuższa niż życie, więc tylko fragment opowiem. Wampira trzeba ugodzić w serce, nie warto bić go po głowie. Więc Jasiek malarz ostrzy swój język, żeby nim trafić w sedno. By zwykły człowiek, gdy już będzie mierzył, nie zaciął się ostrą puentą. Życie krótkie, historia długa, szczegółów więc wam oszczędzę. Zbyt długie zresztą słuchanie bajek może sprowadzić nędzę. Głos trubadura daleko się niesie, lecz po co go słuchać z wieczora? Czyż dla słuchacza nie lepiej będzie spędzić ten czas na morach? Hej!